Przez dwa dni, 7 i 8 grudnia, trwały w Świebodzicach mikołajkowe zawody pływackie o Puchar Burmistrza Miasta, w których udział wzięli zawodnicy klubu sportowego Rekin. Ze względu na trwającą pandemię zawody odbyły się bez udziału publiczności. A otworzył je burmistrz Świebodzic Paweł Ozga, prezes OSIRS Świebodzice spółka z o.o. Mariusz Gawlik oraz prezes klubu sportowego Rekin Barbara Kościelniak. Z okazji 15-lecia działalności klubu sportowego Rekin burmistrz Świebodzic Paweł Ozga wręczył pani prezes klubu Barbarze Kościelniak pamiątkowy puchar. Panie burmistrzu, spotykamy się na mikołajkowych zawodach, w których udział bierze klub Rekin i czy możemy być dumni z sukcesów klubu? Myślę, panie redaktor, szanowni państwo, że jak najbardziej. Z całego klubu Rekin, jak również z trenerów, którzy są, z całego szefostwa klubu Rekin. Dzięki nim mamy już 15 dzisiaj rocznicę powstania tego klubu. Jestem niezmiernie dumny, że na naszym basenie, którym jestem również budowniczym, bo 15 lat temu, 18 lat temu, prawdę mówiąc, był ten basen odbierany, z czego jestem bardzo zadowolony. Dzięki temu mogą nasze kluby, między innymi największy klub, jeden z największych klubów, klub Rekin, realizować swoje zawody tutaj. Możemy dzieciom zaoferować możliwość pływania tutaj. Tu z tego miejsca chciałbym pogratulować przede wszystkim pani prezes, całemu zarządowi, oczywiście jak najbardziej wszystkim zawodnikom, pomyślności, zdrowia, wszystkiego najlepszego. 167 zawodników w ciągu dwóch dni popływa sobie na zawodach mikołajkowych. Myślę, że to są pierwsze takie zawody i kto wie, czy nie będziemy powtarzać je corocznie. Mało mamy teraz tych zawodów, mało możemy się sprawdzać, więc zrobiliśmy to tak, żeby po prostu mogły sobie dzieci i zawodnicy popływać. Panie prezesie, czego pan życzy młodym zawodnikom? No, udanej kariery, przede wszystkim właśnie dobrej zabawy z treningów, dobrej radości z tego, że uprawiają sport, żeby sport ich zawsze cieszył, bo sport to pasja, która daje dużo, dużo zdrowia, dużo przyjaciół, dużo znajomych. To jest naprawdę coś, co warto kontynuować, warto uprawiać każdą dyscyplinę sportu, a pływanie jest taką dyscypliną sportu, która jest bardzo zdrową formą aktywności, a uczy przy tym dużej dyscypliny. Zrodziła się pasja pływania. No, zachęcił do tego mnie mój tata. Lubię pływać, lubię to ćwiczyć. Ważne, żeby poprawiać własne czasy, a nie zdobywać wysokie miejsca. Pływam od 8 lat. Moja pasja zrodziła się od tego, że tata pewnego razu zabrał mnie na basen i tak już chodzę.